Ci, którzy w ten weekend odwiedzili zamek w Toszku, mogli przenieść się w czasy średniowiecza, a to za sprawą brewerii. Ci, którzy postanowili odwiedzić to miejsce, mogli zobaczyć pokaz walk rycerskich pieszych. Są całe kodeksy napisane, które do tej pory się zachowały i w których można odnaleźć te faktyczne ruchy, faktyczne tak naprawdę triki w większości, jak pokonać przeciwnika w dwóch, trzech ruchach. Natomiast oczywiście na polu bitwy, w pojedynkach można było je stosować, natomiast na polu bitwy to prawdopodobnie był taki ścisk i młyn, że kto miał większą kondycję, kto miał ostrzejszy miecz i kto prędzej trafi przeciwnika, ten wygrywał. Nie zabrakło też rycerzy na koniach. Czasy średniowieczne, które porównujemy do mrocznych czasów, tak, bardzo krwawych, jeżeli chodzi o walki, o wojenne wyprawy, były zwykle związane z poszukiwaniem łupów wojennych, okupów, więc nie było to tak straszne, jak sobie wyobrażamy. Ale rzeczywiście chcę podkreślić, że paradoksalnie sport, który się wyłonił na początku XI wieku i potem przez 6 wieków w Europie ewoluował, czyli turnieje rycerskie, zabrał większe żniwo wśród młodych rycerzy, wśród młodych synów szlacheckich niż walki. Nawet wyprawy do Ziemi Świętej, wyprawy krzyżowe. Ci, którzy odwiedzili Toszecki Zamek, mogli zapoznać się ze średniowieczną kulturą. Zainteresowanie brewiariami było spore. Można sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, zobaczyć, popatrzeć, jak wygląda to, jak wyglądało to dawno temu. Jestem zachwycona, szczerze mówiąc. I widać, że młodemu też się podoba, także i temu starszemu tak samo. Także bardzo fajnie, że jest coś organizowane dla rodzin z dziećmi. Zainteresowanie jest bardzo duże. Wydaje mi się, że to miejsce jak najbardziej wpisuje się w ten klimat, tą scenerię. Także naturalne środowisko średniowiecznych murów przyciąga rycerzy, grupy rekonstrukcyjne. Mamy tutaj wozy średniowieczne również z grupy rekonstrukcyjnej z Warszawy, które dzisiaj gościmy. Oblężenia, walki rycerskie, turnieje. I to przyciąga również turystów miejscowych, mieszkańców tutaj gminy, jak i turystów z zewnątrz. 9. Brewerie Toszeckie zakończył występ zespołu Bratanki. Program na tyle atrakcyjny, wydaje mi się, w tym roku wyjątkowo, łącznie z tą gwiazdą w postaci zespołu Bratanki, umożliwił nam projekt unijny, który złożyliśmy i udało nam się dofinansowanie dostać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Także duże wsparcie finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego, no i tym samym taki bogaty program. Kolejne brewerie za rok.